Cześć, witajcie. Dziś kilka słów o podporach dla pnączy, głównie dla klematisów, czyli powojników. Tak jak już wielokrotnie Wam pewnie mówiłam, pnącza to taka grupa roślin, które są jednymi z moich ulubionych. I w swoim ogrodzie posiadam kilka pnączy i dzisiaj Wam opowiem o tych właśnie podporach, które ja posiadam i które zamierzam jeszcze w tym roku zainstalować. A jakie pnącza posiadam w swoim ogrodzie? No jest to duże drzewo, duża sadzonka już glicynii, z którą sadziłam już w tej jesieni, wsadziłam ją z donicy, więc ona już jest spora, ma około 5 lat. Posiadam także młodą sadzonkę milinu amerykańskiego, akebi, czyli tego czekoladowego pnącza. Posiadam kokornak o pięknych, dużych, zielonych liściach i dwa wiciokrzewy. No i oczywiście także są bluszcze, które się pięknie wiją po pniach takich dużych świerków. No i także oczywiście moje ulubione pnącze, czyli powojniki, czyli klematisy, których mam, jak przeliczyłam, 17 sztuk. No i jeszcze zamierzam sobie wiosną dokupić tak co najmniej ze 3 odmiany. Nie dlatego, żeby mieć równe 20, ale po prostu jeszcze mam 3 takie z grupy Atragene, które mi się bardzo, bardzo podobają i wiosną chcę właśnie je zakupić, aby jeszcze zdobiły mój ogród dodatkowo. Moi drodzy, aby wszelkie pnącza pięknie się prezentowały i dekorowały nasz ogród, potrzebne są dla nich oczywiście podpory. Podpory mogą być różne, mniej bądź bardziej solidne, w zależności oczywiście od pnącza. Ja w tym filmie pokażę Wam, jakie podpory posiadam już w swoim ogrodzie oraz jakie podpory sobie dokupiłam i właśnie wprowadzę w tym najbliższym sezonie do ogrodu. Być może kogoś zainspiruję, aby coś podobnego sobie sprawił, a być może komuś podsunę jakiś pomysł i wykorzysta go w tym sezonie w swoim ogrodzie. Zacznijmy od kratki ogrodowej drewnianej. Prosta konstrukcja drewniana, która ma około 1,80 m szerokości. W moim ogrodzie jest już kilka dobrych lat, ale co dwa bądź co rok wymaga ona odświeżenia, pomalowania ponownego, bo wiadomo, jest to drewno, które jest podatne na wszelkie czynniki atmosferyczne, deszcze, mrozy, śniegi. Ja najpierw w swoim ogrodzie miałam taką jedną właśnie kratkę, po której mi się wiły te wiciokrzewy, ale także jakieś pnącza jednoroczne typu groszek czy wilce. Potem postanowiłam, że jeszcze sobie sprawię drugą taką kratkę, no ale żeby tak nie postawić jedna obok drugiej, postanowiłam, że pomiędzy nimi będzie przejście, no i to przejście zrobiliśmy właśnie z pergoli. Ta pergola także kupiona gotowa, drewniana. I po takiej pergoli także mogą się swobodnie wić różne pnącza. Stworzyłam w ten sposób taką drewnianą konstrukcję, ścianę, po której mogły się wspinać pnącza. Oprócz wiciokrzewów tutaj dosadziliśmy także glicynię, posadziłam także inne kwiaty, ale także inne pnącza jednoroczne, które będą się tutaj wiły. Na przykład w zeszłym roku sadziliśmy tutaj rodochitony jako jednoroczne roślinki, ale wcześniej był też groszek pachnący, były wilce, była kolczurka klapowata i także w tym roku dosadziliśmy kolejnego klematisa. Dosadziłam dokładnie klematisa Dianę. Zobaczymy, jak ta Diana się tutaj będzie prezentowała, ale myślę, że Diana sobie tutaj świetnie poradzi, ten klematis. W moim ogrodzie posiadam także nieco mniejszą kratkę. Ma ona dokładnie 1 metr szerokości. Także drewniana kratka, która została specjalnie zakupiona dla klematisów. Początkowo tutaj się po niej spinał klematis Dr. Rubel, różowy. I ubiegłą jesienią dosadziłam tutaj jeszcze biały klematis Matka Urszula Leduchowska. One mają tutaj na celu się tak naprzemiennie przewijać między sobą. No zobaczymy, jak się to spisze, czy uda mi się ten pomysł biało-różowych klematisów w połączeniu razem. Myślę, że tak, no ale to się wszystko okaże, jak tutaj sobie poradzą. Ta kratka też wymaga właśnie w tym roku odnowienia, wyczyszczenia, no i oczywiście pomalowania. Bardzo dobrą podporą dla nieco, bym powiedziała, niższych, drobniejszych pnączy, niższych klematisów, na przykład do 2 metrów wysokości, są metalowe ogrodzenia. Jest to duża powierzchnia, stabilna konstrukcja do wykorzystania. Możemy obok takiego ogrodzenia wsadzić kilka bądź kilkanaście klematisów, w zależności od tego, jaką mamy dużą powierzchnię do wykorzystania.
Ja w swoim ogrodzie mam takie szczęście, że cały mój ogród właśnie ogrodzony jest metalową kratką i co jakiś czas dosadzam sobie jakieś nowe pnącze, które gdzieś tam sobie zakupię, gdzieś znajdę, które mi się spodoba. I tutaj już posadziłam milina amerykańskiego, klematisy takie jak na przykład Hania, Skyfall, Mazury, Duchess of Edinburgh. No i także pnącze takie jak ziemniaczka sercowata, która przepięknie kwitnie na żółto. I także plany są, jeszcze są duże plany, że tutaj też będą i pnącze jednoroczne, na pewno jakieś wilce, groszki też będą w tym roku, ale i powojniki na pewno jeszcze tutaj ze dwa spokojnie sobie wsadzę, no bo szkoda takiej powierzchni nie wykorzystać. Przejdźmy teraz do podpór, które zakupiłam i zamierzam wprowadzić w tym sezonie do ogrodu. Żeby pnącza się dobrze wspinały, podpory powinny mieć odpowiednią konstrukcję i oczywiście grubość. Zakupiłam niedawno dwa takie obeliski okrągłe, metalowe, jak widzicie. Są one zapakowane w takich paczuszkach. Jeden pozwoliliśmy już specjalnie na potrzeby tego filmu złożyć. Z takich właśnie metalowych rurek. Podpora ta ma wysokość prawie 2 metry i szerokość słupa to 38 cm. Jest więc wysoka i bardzo wąska. I właśnie na takich konstrukcjach mi zależało, bo na tę rabatę, którą zamierzam je wprowadzić, jest tam dosyć ciasno. Mam tam róże i właśnie chcę, żeby się też wiły między tymi różami powojniki. Jest tam ciasno, dlatego takie wąskie podpory wydaje mi się, że mi się bardzo dobrze sprawdzą. Oczywiście trzeba je złożyć jeszcze, drugą także. Jest to konstrukcja na czterech nogach w formie słupa, zakończona takim ozdobnym grotem, wykonana ze stalowych rurek polakierowanych proszkowo. Trzeba je oczywiście wbić do ziemi. Kupiłam dwie sztuki, bo tyle mi było potrzeba. No i jak zainstalujemy w ziemi i powojniki już są właściwie wsadzone, jak je na tych elementach rozłożę, no to zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Oczywiście, kiedy powojniki też bardziej urosną i rozrosną się i obwiją właśnie te obeliski. I kolejny mój zakup to taka metalowa pergola ogrodowa. Jest to taka brama, pod którą można będzie przejść. Jest stosunkowo szeroka, no 1,50 m, więc spokojnie można przechodzić. Wysoka jest na 2,40 m. No i tutaj ten rozstaw pomiędzy tymi kratkami jest 37 cm. Jest ona jeszcze niezłożona, przyszła w takim pudełku, jak widzicie. I podobnie jak te wcześniejsze obeliski, wykonana jest właśnie z takich metalowych rurek. Po jednej i po drugiej stronie zamierzam wsadzić powojniki z grupy Atragene i one mają właśnie porastać tą pergolę z jednej i z drugiej strony, a środkiem można spokojnie sobie przechodzić. I jeszcze do zainstalowania w ogrodzie czeka taki właśnie drewniany obelisk, jak teraz widzicie. Jest to taki czworonóg, który został zrobiony specjalnie przez mojego tatę dla takich dwóch starszych powojników, które już sobie rosną od założenia ogrodu. I te powojniki mają taką cienką kratkę drewnianą, która niestety już się wysuszyła solidnie i w tym roku jeszcze śnieg ją dodatkowo nagiął. No i musimy ją po prostu usunąć i zrobić dla tych dwóch powojników coś mocniejszego. I to właśnie będzie taki drewniany obelisk. Jak pewnie zauważyliście, podpora ta jest sporo grubsza od tych, które wcześniej pokazywałam, od tych metalowych właśnie rureczek. Aby właśnie ogonki liściowe powojników mogły się swobodnie owijać, muszę tutaj jeszcze założyć cienką taką metalową siatkę. Takie metalowe siatki można spokojnie kupić w sklepie budowlanym bądź ogrodniczym. Tyle jeśli chodzi o podpory dla klematisów w moim ogrodzie. Myślę, że temat już wyczerpałam i opowiedziałam Wam o wszystkich takich rozwiązaniach, które są u mnie w ogrodzie. Jeżeli macie jakieś pytania bądź sugestie, to możecie śmiało pisać oczywiście. A ja Wam bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!